ostatniej kolejce z ligowych wydarzeń zapamiętam na pewno przebudzenie Górnika Zabrze. Okazało się, że kibic zabrzeńskiego zespołu musiał być bardzo cierpliwy w tym sezonie, ale warto było, bo w momencie, kiedy trener Marcin Brosz zrezygnował z młodzieży, która jeszcze nie jest dojrzała, i to już dzisiaj możemy ponad wszelką wątpliwość powiedzieć, że nie jest dojrzała do wyzwań w Ekstraklasie, czyli przede wszystkim do, mam tutaj na myśli Daniela Liszkę i Przemka Wiśniewskiego, ewentualnie jeszcze Adama Ryczkowskiego, to najprawdopodobniej są mega utalentowani chłopcy, do których przyszłość będzie należała, może nie od razu w Górniku, może trzeba ich gdzieś wypożyczyć, może trzeba ich ograć w pierwszej lidze. Natomiast w momencie, kiedy wrócili Adam Wolniewicz i Michał Koj na boki obrony, wyglądało, cały mechanizm wyglądał tak dobrze, nawet bez Szymona Żurkowskiego, że wreszcie pochulać mógł Igor Angulo i tak naprawdę ręce same składały się do oklasków, kiedy patrzyliśmy na Górnika rozbijającego Wisłę Płock. Tutaj po pierwsze brawa należą się Broszowi za to, że nie brnął w złe rozwiązania, ale po drugie też i prezesowi zabrzeńskiego klubu, Bartoszowi Sarnowskiemu, że cierpliwie wytrzymał ten słabszy okres, a przecież nikt nie spodziewał się, że czwarty zespół poprzedniego sezonu, półfinalista Pucharu Polski, będzie tak długo dołował w Ekstraklasie, nawet biorąc pod uwagę fakt, że jak chce klasyk, start w eliminacjach europejskich, pucharach, to jest pocałunek śmierci. Górnik, jak wszystko wskazuje, wyszedł na prostą i to jest bardzo dobra informacja dla całej ligi, która do tej pory jakoś szczególnie nie powalała ani jakością, ani emocjami. Drugim wydarzeniem, które na pewno utkwi w pamięci nie tylko mojej, ale i kibiców, jest powrót na trenerską ławkę Adama Nawałki. Powrót, który tak naprawdę okazał się wielkim rozczarowaniem, zarówno biorąc pod uwagę wynik, jak i przede wszystkim grę kolejorza. No nie tego na pewno oczekiwali sympatycy poznańskiego zespołu, tylko pytanie, czy Adam Nawałka jest cudotwórcą? Odpowiadam od razu, nie jest cudotwórcą. Ktoś ewidentnie przespał przerwę na reprezentację we władzach poznańskiego klubu. To w ogóle jest wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew logice, żeby po 14 dniach przerwy na reprezentację, negocjując ze szkoleniowcem, tak naprawdę wpuścić go do zespołu, do szatni, dopiero tydzień później. Ten czas został bezpowrotnie zmarnowany. Tego czasu może na mecie sezonu zabraknąć Nawałce, a tak naprawdę pewnie podświadomie wielu neutralnych fanów naszej ligi kibicuje byłemu selekcjonerowi. To jest wielka wartość marketingowa, wielka nadzieja nie tylko kolejorza, ale też i całej Ekstraklasy, dlatego z pewnym niepokojem odebrałem przede wszystkim fakt, że piłkarze, którzy zostali pobudzeni przez obecność Nawałki na ławce, to byli piłkarze Krakowi, a nie poznańskiego Lecha. I jeszcze o jednym wydarzeniu godzi się wspomnieć. Najwięcej mówiło się w Warszawie nie o Michale Kucharczyku, nie o Dominiku Nodziu, chociaż to oni byli bohaterami spotkania z Koroną Kielce, tylko wszystkich w cień zepchnął Arkadiusz Malarz. 38-letni golkiper nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie z Koroną, co zainspirowało go do takiego bardzo emocjonalnego wpisu na Twitterze, że po 3 miesiącach spadł w hierarchii o 3 lokaty, ale tak naprawdę nie da się zniszczyć, będzie walczył. Co to z kolei skutkowało dość emocjonalnym wystąpieniem trenera Ricardo Sapinto na konferencji prasowej i w konsekwencji przeprosinami także na Twitterze Malarza. O czym to wszystko świadczy? Przede wszystkim o tym, że brakuje komunikacji w Legii. Bo to jest logiczne i zrozumiałe, że mistrz Polski musi stawiać na młodych piłkarzy, takich jak Radek Majewski, który w tej chwili gra między słupkami w Warszawie.
bo jego będzie można znacznie łatwiej, znacznie szybciej, znacznie drożej sprzedać jak malarza. Tylko dlaczego nikt kapitanowi Legii, facetowi, który w ostatnich latach naprawdę miał przeogromne zasługi dla drużyny, to on był głównym architektem ostatniego mistrzostwa, nie zaproponował, nie wiem, trenowania następców w swoim klubie, bo tak naprawdę energię wykorzystywał w bardzo pozytywny sposób, zamiast tracić ją na Twitterze. To jest takie trochę, czy nawet nie trochę, to jest zupełnie niezrozumiałe. Myślę, że nie tylko ja uważam, że malarz zasłużył na lepsze potraktowanie i przede wszystkim lepszą komunikację, nawet jeżeli czas między słupkami Legii Arka już minął.